Polacy rodacy, chcę Was prosić o pomoc. Właściwie internautów, właścicieli portali niezależnych, wszystkich mediów, nawet tych z telefonów komórkowych. Otóż okupanci wypruwają ze sztandarów symbole religijne. Chciałbym przedstawić pierwszą część wieloodcinkowego dokumentu, który mówi o tym, jak wypruto symbol Archanioła Michała ze sztandaru policji. Takie przestępstwo jest zagrożone do 15 lat więzienia. No, jak na razie nikt nie poniósł odpowiedzialności karnej. I jestem tutaj pod tym pomnikiem Piłsudskiego nie ze względu na poglądy polityczne, bo dla mnie to jest zwykły zamachowca, ale chciałbym Państwu uzmysłowić, gdybyśmy teraz zastąpili nazwę marszałek, zastąpili nazwę zdrajcy. Jakby Państwo zareagowali, jakby władza zareagowała? W taki sposób postąpiono ze sztandarem policji. Wypruto Archanioła Gabriela i zrobili jakąś tam gwiazdeczkę, która nie wiadomo czemu znaczy, czemu służy. Proszę Was wszystko o pomoc i zapraszam do oglądania naszych dokumentów i rozpowszechniania. To jest bardzo ważna sprawa, a swoją drogą internaci, którzy piszą, którzy prowadzą blogi, proszę pisać na ten temat. Wszystko co macie, możecie pisać, bo to jest nasza sprawa cywilizacyjna, aby nie wypruwano ze sztandarów naszych symboli, bo to przecież był honor i ojczyzna. A to coś dla nas znaczy. A skoro już w ogóle kamera kręci, to warto powiedzieć, że spotkaliśmy dzisiaj się w interesie prawdy o sztandarze Komendy Głównej Policji, gdzie wystąpiły bardzo poważne nadużycia i etyczne, i prawne, i obyczajowe, i jednocześnie tak chamskiej koniunkcji, że ciężko to nazwać. Świętą symbolikę przyrównano do materii, której się można pozbywać, z którą można wszystko robić, co jeszcze na dodatek po to, żeby sprawa miała charakter pikantny. Wkręcono w to wszystko wielkość, świętość Jana Pawła II. Na takie rozwiązania nie pozwalamy z tej racji, że na sztandarze umieszczony jest taki bardzo znamienny, symboliczny napis Dar Narodu. Więc naród ma prawo dbać o swoją tożsamość, o swoją historię, o swoją etykę, o swoją przyszłość. I w związku z tym, tymi wartościami się kierując, będziemy drążyli, szukali prawdy, którą w jakiś tam sposób będziemy starali się podzielić ze społeczeństwem. Panie Leszku, Pan pełnił funkcję w Komendzie Stołecznej jako komendant Stołecznej Policji, tak? Nie, za daleko. Ja pracowałem w oddziałach prewencji, w Komendzie Stołecznej Policji. No i dane mi było niejako zafunkcjonować z obecnym tutaj kolegą Januszem Zielińskim w sferze symboli, w sferze wartości, w sferze idei. Czyli panowie żeście właściwie zmieniliście sztandar. Żeśmy wnieśli. Zmienialiśmy jakość polityczno-społeczną tego środowiska. To środowisko było suwerenem socjalizmu. Oni po prostu byli gwarantem tego, co było zawite w ustrojowych pryncypiach. Myśmy zmieniali i ustrój, i stosunek, i jednocześnie rzeczywistość wokół tego. Więcej, skromnie mówiąc, zapobiegliśmy takim wydarzeniom jak Majdan Ukraiński. Chciałem tutaj powiedzieć, że działając, że tak powiem, zgodnie z tradycją, z historią, z kulturą, wyznaczyliśmy barwy sztandarów policyjnych, wyznaczyliśmy symbolikę sztandarów policyjnych, wyznaczyliśmy dewizy ideowe sztandarów policyjnych. To, co w tej chwili jest na sztandarach policyjnych, to jest właśnie nasza inicjatywa, no, nasza inwencja. Tam jest taki napis Lex Patria. Prawo i ojczyzna, tak. Autorem tego napisu, inicjatorem tego napisu jest tutaj siedzący właśnie kolega Janusz Zieliński. To wielka duma obywatelska i środowiskowa, kiedy mogliśmy to przedstawić, ten napis mogliśmy przedstawić Janowi Pawłowi II na Kawęczynie podczas II Kongresu Eucharystycznego.
i jednocześnie tym zaproponować jakość resortu, jakość korpusu policji, która musiała, idąc z demokracją, musiała jakościowo się zmieniać. Lex et patria zastąpiło stare hasło Dzierżyńskiego: czystych rąk, chłodnych umysłów i gorących serc. Te zbrodnicze hasło aż do 1991 roku rządziło i dzieliło w Rzeczypospolitej wszystkimi sprawami. Wtedy policja z ubecją miała taki wpływ, że mogła jakościowo zmieniać ustrój. No tak, ale doszliśmy do sytuacji takiej, że ostatnio wypruto na sztandarze. Do tego powrócimy, ale chciałem również dodać, że próbowano parafrazować naszą dewizę ideową, twierdząc, że to znowu jakaś partia, a tam była patria, ojczyzna. Więc byliśmy poddani różnego rodzaju szykanom, byliśmy presją, byliśmy, ponieważ nie dorosła Komenda Główna Policji. Przerosło ich to? Przeszliśmy, bo sobie przeszliśmy. Dwie epoki się zderzyły. Zderzyła się epoka obywatelska i epoka urzędu. Oni uważali, że jeszcze jeden kolejny zakręt ustrojowy i z powrotem się wróci do tego samego. I do końca, do samych emerytur tak uważali. Kto wie, czy jeszcze i teraz nie myślą w ten sposób. Poza tym jeszcze tu jedna rzecz, w sprawie symboli. Na sztandar daliśmy Michała Archanioła jako patrona policji. No, kim jest patron policji Michał Archanioł, wszyscy wiedzą. No, oczywiście jest to również patron, powiedzmy, Kijowa, również Michał Archanioł. No, Majdanu? Słucham? Majdanu? Nie, Kijowa. Miasta tam Kijowa. Berkut klękał, bił czołem hołd. Nie, miasta Kijów ma właśnie symbolicznego Michała Archanioła. W Polsce unikliśmy takiej sytuacji, że oddziały prewencji robiły pokłony nowej władzy. Oszczędziliśmy tym wszystkim berkutowcom polskim takiego upokorzenia. Oni patrzyli na nas i nie wierzyli, że można coś podobnego dokonywać publicznie. I patrzyli na to i jednocześnie wciągali słowa, uczą, a przykłady pociągają. To jedna z piękniejszych dewiz pedagogicznych, która pociągnęła za sobą cały aparat. Kto nie potrafił tego utrzymać i kto nie potrafił tego zrozumieć, kto zrezygnował, kto się w to wszystko wciągnął, stał się naturalnym sojusznikiem przemian demokratycznych w Polsce. Dobra. Dobry, pana to... A co chodzi? Długo pana będą filmowali? Skąd? Nie, no dla siebie robimy tutaj nagrania, Szybciutko tutaj właśnie. Proszę? Szybciutko zaraz będę przyjeżdżał i... Co będzie przyjeżdżał? Prezydent. Aha.